Na to w radiu już za późno. Za to w szkole artystycznej w Ełku nie. Odbył się tam dziś konkurs, w którym liczyły się nie tylko umiejętności wokalne, ale też językowe. Szkoła podstawowa nr 3 zorganizowała po raz kolejny konkurs kolęd anglojęzycznych i piosenek świątecznych Christmas Time. Pomysłodawczynią wydarzenia jest Anna Karpienia, nauczycielka języka angielskiego. 14 występów solistów i zespołów, uczniów szkół podstawowych oceniało profesjonalne jury złożone z ełckich muzyków Rafała Lemieszki, Piotra Karpieni i Bogdana Topolskiego. Jak nam powiedział Rafał Lemieszko, przewodniczący jury, tegoroczna edycja stoi na bardzo wysokim poziomie.